Witajcie, kochani. Chcę Wam dzisiaj przedstawić wspaniałą roślinę, której nie kupicie w sklepach, nie kupicie na bazarkach. Dlatego też warto przeznaczyć w przyszłym roku miejsce pod uprawę tej rośliny. I to jest, kochani, ten piękny musztardowiec. Musztardowiec, inaczej musztarda sarebska. To właśnie z tej rośliny robi się tak popularne musztardy. To jest roślina, która pochodzi z Azji i też w kuchni azjatyckiej jest bardzo popularna i dodaje się ją do wielu różnych potraw. I dlaczego nie mielibyśmy również i my korzystać z jej walorów? To jest roślina, która bardzo lubi klimat, który mamy tutaj w Polsce. I nawet jeżeli jest zimno, bo wytrzymuje mróz do minus 5, do minus 6 stopni, to ten mróz wzmaga smak musztardowca. Musztardowiec jest rośliną, która bardzo szybko nadaje się do zbioru, bo już zaledwie 4 tygodnie po wysianiu nasion możemy korzystać z listków musztardowca. Oczywiście wtedy obrywając, on będzie o wiele mniejszy, obrywając listki zewnętrzne i pozostawiając te środkowe liście, by musztardowiec mógł dalej rosnąć. I w sprzyjających warunkach musztardowiec urośnie nawet do metra. Tutaj ten ma 60 cm wysokości, ten może nawet i więcej. I jeszcze dodatkowo jest to roślina ozdobna, dlatego że te pięknie wybarwione liście są inne odmiany też musztardowców, takie, które mają tylko zielone listki. Te pięknie wybarwione liście są prawdziwą ozdobą grządki. I jak wyobrazicie sobie na przykład te ciemne liście w połączeniu z rzędem jakichś kwiatków, na przykład żółtych, czy białych, czy pomarańczowych, potem znowu jakiś rząd, czy kwadrat innego warzywa, to będzie to wyglądało naprawdę pięknie. Musztardowiec też jest rośliną, która jest bardzo łatwa w uprawie, bo nie ma szczególnych wymagań, jeżeli chodzi o glebę. Praktycznie rośnie wszędzie. Nawet w doniczce, bo to jest roślina, którą też można uprawiać na parapecie. Jest to roślina dnia krótkiego, więc też nie wymaga dużej ilości słońca, bo najlepiej i najszybciej rośnie właśnie w marcu, w kwietniu oraz w październiku, w listopadzie. I jeżeli chodzi o stopień trudności uprawy musztardowca, to mówi się, że jest to tak samo trudne jak uprawa rzodkiewki, czyli w zasadzie bardzo, bardzo łatwe, bo wkłada się nasionko do ziemi i potem po prostu ta roślina rośnie. Można też oczywiście robić rozsady i ja zawsze robię rozsadę musztardowców, a musztardowiec już jest w naszym ogrodzie trzeci sezon, trzeci rok, ale nigdy nie był tak piękny, dlatego że w poprzednich miejscach był. Jego sadzonki były objadane przez ślimaki i ta roślina tak słabowała i też nie pokazała swojego smaku. A musztardowiec ma swoją nazwę nie dlatego, że smaku przypomina musztardę, tylko właśnie dlatego, że wyrabia się z nasion musztardę. A sam smak musztardowca jest niezwykle mocny, pikantny i im liście są starsze, bardziej okazałe, tym musztardowiec jest mocniejszy i to jest naprawdę, naprawdę niezwykle mocny smak. Nawet jak przełamuje się jego grube łodygi, to można gdzieś tam uronić łzy, takie ma troszeczkę działanie drażniące i jest bardzo mocny. Oczywiście młodsze listki są łagodniejsze. Znaczy ja zauważyłem, jeżeli mogę się wtrącić, że jak młody musztardowiec jest, to bardziej przypomina musztardę rzeczywiście, a ten taki już dojrzały, smak zbliżony jest do chrzanu. Tak, to jest prawda. I tu jeszcze też przypomniałeś mi, że musztardowiec
Jest popularną rośliną również jako mikrolistki. I tutaj nasz kolega nieopodal, Marcin, który zajmuje się uprawą mikrolistków, ma w swojej ofercie zawsze mikrolistki musztardowca i są restauracje, które od niego kupują i dodają takie maluteńkie listki musztardowca jako dodatek do sałat i też do zdobienia potraw. To nie jest oczywiście jedno miejsce, jedyne miejsce, w którym rośnie musztardowiec, bo przejdźmy teraz do tej drugiej grządki, gdzie też jeszcze musztardowiec jest. Tutaj mamy musztardowce, które są przykryte pod siatką po to, żeby nie wyjadały, nie grzebały tutaj w tej grządce kurki. Musztardowiec jest źródłem łatwo przyswajalnych witamin K, A, C, E, także żelaza, magnezu, miedzi, wapnia, potasu, fosforu czy kwasu foliowego. Więc jest to roślina, która no, warto, żeby zagościła na naszych stołach. No, wiele różnych innych roślin też ma mnóstwo przecież witamin, prawda? No ale musztardowiec, ze względu na to właśnie, że jest łatwy w uprawie, że jest źródłem tych pięknych liści, bardzo długo, bo już od wczesnej wiosny do późnej jesieni, jak widzicie, to jest to roślina, do której chcielibyśmy bardzo, bardzo Was przekonać. Tym bardziej, że jest to roślina, która naprawdę szybko plonuje. A kiedy będziemy obrywać listki, bo możemy oczywiście znów czekać, aż musztardowiec będzie dojrzały i go wtedy usuwać, ale my bierzemy po prostu boczne listki i wtedy ten musztardowiec pięknie się rozrasta. Do czego może być używany musztardowiec? No, my na przykład zrobiliśmy z musztardowca gołąbki, to znaczy zawinęliśmy w jego liście gołąbki. Musztardowca bardzo często wykorzystujemy jako składnik sałat. Jeżeli na przykład mamy taką zupę, jak na przykład zupa laksa czy zupa tom yum, to też są zupy kuchni azjatyckiej, do których dodaje się na przykład kapustę pekińską, no to wtedy można zamiast kapusty pekińskiej dodać liście musztardowca pokrojone i myślę, że dzisiejszą zupę laksę zjemy nie z kapustą pekińską, tylko właśnie z musztardowcem. Czyli możemy go dodawać do zup, możemy dodawać go do różnego rodzaju gulaszów czy do warzyw. No, ogranicza nas tutaj tylko wyobraźnia. I żeby zacząć używać musztardowce w kuchni, to trzeba przede wszystkim poznać smak musztardowca, bo wtedy wiadomo, z jakimi może się komponować potrawami i do czego dana gospodyni będzie używała musztardowce. Myślę, że te nasze musztardowce, niezwykle piękne, okazałe, będą jeszcze w grządkach przez jakiś czas, dopóki nie przyjdą mrozy około 10 stopni, no bo wtedy rzeczywiście musztardowiec może podmarzać, ale kusi mnie, żeby jednego musztardowca wziąć, wyciągnąć z całą bryłą korzeniową z ziemi, włożyć go do jakiegoś wiaderka czy do dużej donicy i niech sobie rośnie w oranżerii od czasu do czasu, do jakiegoś dania kuchni azjatyckiej wykorzystamy musztardowce. Musztardowiec, mimo tego, że wydaje się, że ma te liście delikatne, to one i podczas pieczenia, i podczas gotowania bardzo dobrze zabezpieczają ten farsz, który w nim jest, więc możemy używać też liści musztardowca właśnie po to, żeby robić różne potrawy takie zawierające farsz, tak jak robi się gołąbki, czy na przykład papryki nadziewane. Więc kochani, jeżeli nie uprawialiście musztardowca, to przeznaczcie już w planach na przyszły rok kawałek grządki, by poznać to wspaniałe warzywo i cieszyć się, delektować jego smakiem oraz także jego wyglądem, bo jest to jedna z piękniejszych sałat. W każdym kącie, w każdej chwili
Mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt w jaszczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję. Świat jest światłem, które mam. Jest okej, jest okej. Świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, okay, I'm okej. Okay. World is heavy. Stay, join my way. Ciesz się ze mną, baw i śmiej. Make okay, walk this way. Miej swą korzyść z pracy mej. To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś okej, okay, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie. W każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Świat się cieszy z pracy mej.